księdzem Jakiem jesteśmy z jednej parafii. I takim odkryciem podczas tej konferencji było dla mnie to, że on się potrafi zdenerwować. Bo powiedział, że jest taki moment, kiedy on się potrafi zdenerwować. Przez całe moje życie, to już pół wieku, byłem pewien, że on nie ma w ogóle, jak się mówi, tego nerwowego ustroju, nie no, jak się mówi, nerwowego. O, właśnie, brakło mi słowa, że on nie ma w ogóle układu nerwowego. A okazuje się, że układ nerwowy ma i potrafi się zdenerwować. Ale ponieważ jesteśmy z jednej parafii, więc to jest wszystko na zasadzie przeciwności. On jest rok starszy, jestem rok młodszy i tak dalej. On jest proboszczem, ja nigdy nie byłem. To by dużo wymieniać, ale ja przyznam szczerze, że ja to nieraz się trochę cieszę, jak ktoś przyjdzie do konfesjonału i mówi, że jest taki niepokalany, że jest taki święty. Bo wtedy wystarczy zadać kilka pytań i albo nie można udzielić rozgrzeszenia, albo wychodzi zapłakany, ale takimi łzami radosnymi. Bo na przykład wystarczy zapytać, modli się za swoją żonę, modli się za swojego męża? Nigdy. Jest ktoś, do kogo się nie odzywasz? A jasne, że tak, no przecież. No to czyli nie można udzielić rozgrzeszenia, bo dokładnie Ewangelia mówi, zostaw swój dar, napraw zło, które ci się zdarzyło, wróć i ten dar będzie przepiękny. Także to jest taka okazja do tego, żeby... Bo już sama osoba, która przychodzi do konfesjonału, to już jest akt pokutny. Dzisiaj warto przyjść. Warto przyjść chociażby z tego powodu, że ja jestem najpiękniejszy, kiedy przebaczam. Ale żebym był tak piękny jak Bóg, to najpierw sam muszę doświadczyć tego przebaczenia. Dlatego przyjdźmy wszyscy na to nabożeństwo, ciesząc się tymi, którzy się wyspowiadają, radując się, śpiewając, modląc się przed Najświętszym Sakramentem, może właśnie opalając się jeszcze pod koniec dnia przed Najświętszym Sakramentem. Pamiętam, że kiedyś Ojciec Święty, już chyba minęło pół roku od tego, jak mnie nominował, zapytał, czy ty chodzisz spowiadać? Nie zapytał mnie, czy chodzę się spowiadać, czy chodzę spowiadać jako kapłan. Bo jeśli nie, to nie spełniałbym najważniejszej funkcji na świecie. Zanurzenia, to co ksiądz Jarek mówił, bo nieraz się zgadzamy, zanurzenia w miłosierdziu Bożym drugiego człowieka.